Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami już siódmy odcinek z Euro Truck Simulatora 2, w którym pokazuję wam levelowanie swojego konta od zera do milionera. Odcinek siódmy, czyli będzie to siódmy kurs mój w Euro Trucku, bo tylko kursy robię na odcinkach, nic kompletnie na tym koncie nie robię poza odcinkami. Siódmy odcinek, a ja mam czwarty level, więc no zdecydowanie widzowie, no ten level powinien być siódmy, bo na początku jeden level wchodzi zazwyczaj z jednym kursem. Dlaczego tak jest, a nie inaczej? No to jest właśnie to, też podkreślam, bo może ktoś z was nie widział poprzedniego odcinka, czy poprzednich kilku odcinków, dlatego zawsze to pokazuję na początku, dlatego tak jest, widzowie. Dlatego, że zawsze warto tego długodystansowca chociaż na trzy rangi sobie awansować na samym początku, nawet i może do czwartej, ale do trzech będzie ok, bo to jest do 1000 km. No i potem całą resztę awansować sobie, czyli ładunek o wysokiej wartości i delikatny ładunek. My zrobiliśmy inaczej, ja to zrobiłem eksperymentalnie, żeby właśnie wam pokazać, że to nie będzie tak szybko szło, jeśli chodzi o exp i o kasę, jeśli zrobimy odwrotnie. No jak widzicie, się wszystko zgadza. Także dzisiaj zrobimy sobie kurs. Mam dylemat, bo pokazały mi się tu, moi drodzy, też te wielkogabarytowe kursy, no, ale one są na mały dystans i tam nie będzie premii za podróż. Ja bym chciał, żeby ten dystans tutaj no, był przekroczony. Zresztą możemy sobie jeszcze sprawdzić, bo tutaj macie zawsze ściągawkę, słuchajcie, w zdolnościach. Jeśli sobie klikniecie na długodystansowca, chodzi nam o to, że powyżej 750 km, abyśmy dostali premię. No to 750 km gdzieś tak byśmy musieli mieć ten tutaj kurs między 750 a 800, ale jak widzimy, no średnio to wygląda, jeśli chodzi o te dystanse. Ja może sobie tutaj to zmienię. No akurat są na 750 km trasy. O, tutaj jest przez Polskę jakaś trasa, pewnie autostradą. Na pewno nie, no renówką w życiu bym nie chciał jechać, nie lubię renówki. Natomiast tu już byśmy się nie kwalifikowali, no bo ta trasa będzie za krótka. Także jak widzicie, jeszcze musimy bardziej długodystansowca rozwinąć. No, jedyna trasa, jaką byśmy mogli zrobić tym Iveco za grosze, bo to są grosze, te 13 tysięcy złotych. Nie wiem, czy aż tak daleko chce mi się jechać takim no kiepskim Iveco i jeszcze w dodatku się nie załapać. Także jak widzicie, no nie mamy tych tras, na które byśmy się mogli tutaj załapać, więc troszkę mnie kusi zlecenie na te 400 km, bo jest dość dobrze płatne. Tutaj mamy jeszcze na 50 tysięcy jakieś zlecenie. Generalnie podobnie to wychodzi. Dobrze, to niech decyzja zapadnie na podstawie połączonych delikatny ładunek i ładunek o wysokiej wartości. Znowu skutery, jeszcze skuterów w sumie nie wieźliśmy w tej serii. Tutaj mamy zbiorniki ciśnieniowe, które są tylko ładunkiem o wysokiej wartości. No ja wolę robić połączenie tych dwóch rzeczy. O, z Kanią mógłbym nawet sobie pojechać, chociaż jest to bardzo, bardzo krótka trasa, no ale jest połączone. Czy jeszcze coś tu mamy? DAF-em jeszcze nie jechałem. Samochody dostawcze. No, moglibyśmy jechać. 600 km, myślę, że spoko. Trochę przez Niemcy, trochę autostradką, także samochodami dostawczymi. Tylko jedną rzecz, którą chcę zobaczyć. Czas podróży to jest 8 godzin, a my mamy to, widzowie, dostarczyć na środę, najpóźniej na 23. Mamy wtorek, czyli mamy 24 godziny, czyli już wiem, co zrobimy. Dobra, przyjmuję zlecenie. Lecimy z samochodami dostawczymi. Już wiem, widzowie, co zrobimy. Pierwsze, co zrobimy, to się prześpimy. Także szukamy parkingu po to, aby się przespać. No, ten DAF nie jest najgorszy, ten DAF. Dobrze. Nie jest najgorszy, także lecimy. Ja sobie na długich jadę dla widza, zobaczmy. O, takie dwa, trzy samochody dostawcze. Natomiast pierwsze, co zrobię, to zdecydowanie będę szukał jakiegoś parkingu przy trasie. O, skręć w lewo. Zapomniałem. To byłby nie fart. Na dzień dobry już bym przydzwonił. Także pierwsze co, to słuchajcie, szukam parkingu przy trasie, żeby się przekimać, żeby znowu w nocy nie jechać. Mamy północ, a ja bym chciał zjeść pierwszym zjazdem. Troszkę popatrzeć, jak to w tym promocie tutaj wygląda i pojechać lepiej. Chciałem taką dłuższą trasę, aby więcej tego expa weszło, aby wbić na 100% ten nowy level, natomiast zrobimy też, widzowie, także w następnym odcinku zdecydowanie
myślę, mogę spróbować ten transport wielkogabarytowy. I to jest taka też ciekawostka, którą się z wami podzielę. Bo ja te transporty wielkogabarytowe, no, często robiłem, nigdy nie miałem z nimi jakiegoś tam problemu. Natomiast co jest ciekawe, kiedy zacząłem robić transporty wielkogabarytowe na Promocie, na mapie z Promocem, tutaj zaczął być problem. Także będzie to jakieś tam wyzwanie z tym transportem wielkogabarytowym, ale to myślę, że zrobimy już w następnym odcinku. Ja tu, kurczę, widzowie, nie widzę parkingu. Dobra, może i tak się na chwilę zatrzymam, żeby wam muzyczkę włączyć jakoś delikatną w tle. Ale tak cichutko włączymy, żeby wam nie przeszkadzała. Bo takie macie raczej mieszane uczucia. Jedni z was chcą bez muzyki, jedni chcą z muzyką. Więc włączyłem bardzo cicho tą muzykę. No, Daf jakoś tam specjalnie nie gada. Chciałbym pierwsze co zrobić, to się po prostu przekimać, aby wiadomo, ten czas nam jakoś przeleciał. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Chyba gościowi wymusiłem, no trudno, życie. Zjedź z ronda. Wiecie, Yuken jedzie z dostawą, to się spieszy, nie, widzowie? Wiecie, jak jest. To muszę uważać, żeby mandatu nie dostać. Oj, źle wjechałem, bo do ciężarówek jest obok, ale to chyba będzie działać też. Dobra, działa. Na początku jest to fajne, że i za paliwo, i za wszystko płaci pracodawca, więc wy nie musicie się o to martwić. No to Afik taki... Wiecie, nic nie mam do tego Dafa, zewnętrznie on mi się podoba. W środku taki, no... Szału nie ma. Powiedzmy, że Volvo czy Mercedes mi się bardziej podoba. No, szału nie ma, ale też tragedii nie ma. No taki do zaakceptowania, nie? Licznik jak licznik. Mi przydałoby się kilka więcej informacji. No jaką 70 na autostradzie, ludzie? W życiu tu 60 na godzinę nie będę jechał. Spogrzało. Dobra, dajcie... O, jest parking. Mamy parking. Także szybko się zdążymy przekimać na... żeby jechać za dnia. Bo ta jazda nocna non-stop, to wiecie, no ile można. No ale to nie mamy wpływu, nie? No tutaj tak jak się trafia, tak... Jadę, czekajcie, gdzie tu jest parking? Chyba na lewo jest parking, widzimy. Dobrze. To się wparkujemy. Do osobówek podobno, ale jak widać można. Przekimajmy się. O. No i elegancko. Jedziemy za dnia, widzowie. Coraz lepiej, nie? 9 godzina. I można jechać. Gdzieś tam przez Niemcy pojedziemy, bo do Rostocku jedziemy, także... Zobaczymy, jak ten Dafik sobie radzi na autostradzie. No i przede wszystkim chcę zobaczyć, jak przy takim dystansie będzie wyglądało z expem, no bo wybieram trasy raczej o większym teraz dystansie z tego względu, żeby jednak tego expa było więcej, bo pamiętajcie, że to wam daje najszybszy rozwój, nie? Jednak trasy takie... No dalej, jechać. No jechać, rura. Moje ulubione bramki, no jak ja uwielbiam te bramki, nie? No musiał mnie schamować gnojek. A 40 na tych bramkach to jest naprawdę jakaś masakra. No tu widzę, że mamy Etula, więc nie, czy Etola, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, natomiast Etol. Czyli nie trzeba się zatrzymywać. No i bardzo dobrze, bo jakoś bym miał się tu zatrzymywać na tych szlabanach. Dobra, lecimy, jazda. Ciągniemy gościa, bo trochę spowalnia ruch. Ja tu chcę jechać. No jedź, baranie jeden, ty. Dobra.
Zdecydowanie za długo jest ta 40 rozciągnięta, ale to nie w Eurotracku, tylko realnie też niestety tak jest. Nie rozumiem tego aż tak. Tego nikt chyba nie rozumie. Ja, jakby to nie ma większego sensu, te 40, te tak długo ciągnące się. Żejemy, dobra. My jedziemy, słuchajcie, na Niemcy, czyli jedziemy teraz A4, tak? A4 w stronę Niemiec. Trzymaj się lewej strony. Jeszcze na tym kącie nie jechaliśmy, tak? Na Zgorzelec lecimy, dobrze. Ue, to się do 112 rozbujałem, widzowie. Nawet nie wiem kiedy, słuchajcie, się rozbujałem po tylu. Ale czemu takie ograniczenia na autostradzie, ludzie? Dajcie spokój, no, bez przesady. Bez przesady z takimi ograniczeniami, no. Muszę trochę nadrobić, bo ostatnio czuję niedosyt w tym Eurotracku, no ale to mówię, to przez to, że wam pokazywałem, jak ten rozwój wygląda, jak często błędy popełniacie, no i musiałem tak ustawić, jak często wy ustawiacie właśnie i zastanawiacie się, dlaczego wam nie idzie, no musiałem wam to pokazać. Natomiast mnie tu ambicja zdecydowanie, widzowie, też ponosi, no bo ja czuję taki niedosyt, jest to 7 odcinek, no to powinienem mieć 7 level, a tutaj 4 level, także... Sami widzicie, czemu często wam to idzie wolniej, czemu macie mniej kasy za kursy. Także na pewno na początku ten długodystansowiec jest ważny i to się nie zmienia, ale nie na fulla, bo jakby te kursy, znaczy jak ktoś z was lubi takie kursy robić długie, to spoko, natomiast no, na fulla nie jest wam potrzebny do niczego ten długodystansowiec. W ogóle my mamy 400 km do zrobienia, ale chyba paliwa nam starczy. Mi się tankować. No ludzie, no gdzie stuwa na autostradzie, no bez przesady. Mi tu się spieszy dzisiaj. O, 120, dobra. 120 to mi gościu drogę zajeżdża jeszcze. Kurde, jedź kretynie. No nic, musiałem, bo bym nie wyhamował. Kto to widział lewy pas blokować? Szeryf drogowy się znalazł, kurde. Dzisiaj grzejemy. Sprawdzamy, ile DAF leci. Jeszcze DAF-em nie sprawdzałem VMAX-a. Trzymaj się prawej strony. No to sobie posprawdzam, jak ja muszę skręcać. Skręcamy na Berlin i Olszyna. Wiem, że Olsztyn. Na Berlin. Dobra, no już postaram się jechać zgodnie z przepisami, no. Takie ładne samochody, widzowie, wieziemy. Dafikiem. Fajny ten DAF XF, no taki... Podoba mi się, nie powiem. Całkiem spoko. Zewnętrznie mi się podoba, w środku taki do akceptacji. Także kursik robimy. Wbijamy kolejny level, no bo to już wiecie, to już czas najwyższy, nie? Czas najwyższy, kolejny level wbić. Już tutaj ta równowaga u mnie została zachwiana. Ciekawe, czy mi się uda to nadrobić. I myślę, że już mi się nie uda, bo jakoś w granicach 10 levelu, no już te wbijanie leveli niestety no spowalnia. Byście musieli nie wiadomo jak długie kursy robić, żeby wam wbijało, no już potem tak to nie jest kolorowo. Parę kursów na level trzeba zrobić, także życie, widzowie, życie. Jakoś tam się zbiera ten dafik, ale żeby jakoś tam leciał. Czy wiadomo, no w świecie realnym, to sobie nie wyobrażam, nie? Gdyby ktoś miał lecieć ciężarówką z towarem 120 na godzinę, no to wiecie, to wiadomo, że takie coś jest nierealne. Ale też nie można ciągle wszystkiego realistycznie traktować, byśmy na łeb dostali, jakbyśmy mieli tak, wiecie, się spinać i pocić nad tym wszystkim.
więcej jak 130 chyba nie poleci, niestety. Słaby silnik ten dawno. 134, 135, no coś tam się jeszcze kula, no ale już jest ograniczenie prędkości, więc już sobie... Już się pokulałem, nie? Pamiętajcie, że oszczędzamy, żeby mandatów nie podostawać za bardzo. Bo jednak... 7000 bym miał więcej w kasie, gdybym nie dostawał mandatów. Niestety, widzowie, życie. Większość tych mandatów niestety jest za to, że w coś przydzwoniłem albo ktoś we mnie. Za prędkość chyba nie mam jeszcze żadnego mandatu. Sprawdzaliśmy ostatnio, także za prędkość nie mam, ale raczej za jakieś inne bzdety. Jadą krokodylki. Autostradą lewy pas blokują. Możemy sobie koło nich zdjęcie zrobić do miniaturki, widzowie. Bardziej żyło. Ciekawe, czy oni mandaty dają, nie? Tak jeszcze nie sprawdziłem, chyba raczej nie dostałem jeszcze od nich mandatu, ale... Chciałem sobie z nimi zdjęcie zrobić. 60 na autostradzie? Serio? Coś pogrzało i to ostro. Ładnie to wygląda, naprawdę. Jest klimatycznie. To my już w Niemczech jesteśmy? Nawet nie wiedziałem, kiedy do Niemiec wjechaliśmy. Że jesteśmy w Niemczech, widzowie. Dało nam 300 km do celu. No może śnieg nie będzie sypał, chociaż się chmurzy. A mam to ustawione, nie pamiętam na ile procent to ryzyko spadnięcia deszczu, czyli w tym przypadku śniegu. Nie pamiętam na ile procent to ustawiałem. Chyba miałem 50%, bo jakbym miał na stówę, to by non-stop sypał. A tu jest granica dopiero, okej. Okay. Jaki fuks. O, chciałem koło krokodylków sobie zdjęcie zrobić, widzowie, do miniaturki. To robimy. Bym ktoś nie przydzwonił zaraz. Dobra, nie zanosi się, żebym miał ktoś przydzwonić. Robimy sobie z nimi zdjęcie, z gałganami jednymi. Do miniaturki będzie zdjęcie dla widza. W ogóle, drogi widzu, jak ci się podoba ta cała seria, to będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Z góry dziękuję. Co to za dziwna autostrada, że jakieś ograniczenia 60-80, o co tu chodzi? Przypominam wam, że te ograniczenia, które mam ustawione, są dla aut osobowych, bo tutaj jest trochę przekłamanie z tymi autami ciężarowymi. Bo mandat dostaniecie wtedy, jeśli przekroczycie prędkość dla aut osobowych. Jakby nie dostaniecie mandatu, więc jakby tą prędkość dla ciężarówek wyłączyłem i dałem tylko dla osobówek. Przejemy. No tak na szybko chcę zrobić po prostu kurs, żeby odcinek nie trwał nie wiadomo ile, dlatego też ta jazda jest troszkę szybsza niż może bym jechał, więc nie jest ona tutaj realistyczna, no ale też weźcie widzowie pod uwagę proszę to, że ja nie chcę, żeby te odcinki trwały nie wiadomo ile. Możemy jak najbardziej różne challenge robić, jestem chętny. Ale no nie chciałbym, wiecie, nie wiadomo ile, więc czasem trochę tam trzeba przygrzać, żeby szybciej poszło. Chyba
ładnie, słońce świeci, pogoda super, nic, śnieg nie pada. Teraz myślę, że będę tutaj ten czas tak jakby, jak się da, to będę starał się go przesuwać. Jedynie na tym chyba zleceniu wielkogabarytowym będziemy musieli w noc wyjechać. No to to sobie oblecimy jedno. Jest Berlin. Także zrobimy sobie jedno zlecenie. W następnym odcinku, widzowie, będzie znowu taki moment mamy, w którym coś mi mruga. To mam wrażenie, że przez tego moda kurde śniegowego. Zobaczcie, co tu się dzieje. Takie są niestety czasami wady, nie? To już w poprzednim odcinku taka sytuacja była, ale wcześniej nie miałem takich akcji. To się stało chyba po tym modzie śniegowym. Ciekawe, jakbym go wyłączył. Możemy spróbować następny odcinek w ogóle bez tego moda nagrać i zobaczymy, czy będą jakieś tam... Trzymaj się lewej strony. A nie, lewej, dobra. Trochę mylący ten zjazd. Jedź tymi krowami, gościu. Nie wiem, co tam wieziesz. O, Berlin ładnie zrobiony. Zobaczcie, widzowie, to pierwszy raz jadę w stronę Niemiec na promocję. Ale ładnie ten Berlin zrobiony, no. Ja tam nie wiem, jak Berlin wygląda, no ale... Generalnie ktoś dużo pracy w to włożył. Naprawdę ładnie. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonka, dobrze. Brandenburgia, okej. Okay. Brandenburgia, tak się czuje. Ładnie zrobione, no. Jeszcze to słońce mi w lusterku w oczy świeci. Fajnie. Bardzo mi się podoba. Klimatycznie. Na szczęście nie jest ślisko, bo nie pada śnieg. Więc może mi się uda bez mandatu, widzowie. Może tak, bo ostatnio niestety się nie udało, to może mi się tym razem uda bez mandatu. Co myślicie? Wypadałoby, nie? Żeby też nie tracić bez przedzwonienia w nic, bez mandatu. Możemy tak zrobić dla widza. Challenge. Jak Fishing Planet nagrywam odcinki, to dla widza łowię wielką rybę jakąś. Unikatową, no to w Eurotracku mogę, słuchajcie, dla widza mandatu nie dostać, co jest na pewno challenge'em. Bo ja mam takie szczęście, że mi potrafi auto jakieś przydzwonić i ja dostaję mandat za to, nie? Ale tutaj, no naprawdę. Takie autostrady w Polsce powinny być. Minimum 3 pasy to powinny być w Polsce jako norma autostrady. Paliwka nam starczy, bo nawet rezerwa się jeszcze nie zapaliła, także luz. Na 167 km do celu. Nie ma co się oglądać. Kolejną mapę odkrywam. Jestem ciekaw, słuchajcie, czy po tym kursie chociaż będę miał 1% odkrytej mapy, nie? Bo to, co wam mówiłem, tam nawet 1% nie miałem mapy odkrytej na tym koncie. Także aż naprawdę nie wiem, jak to możliwe. Też mam taki challenge, żeby w końcu... A widzicie, no miałem zrobić na tamtym koncie. Ale no na tamtym koncie jakby odcinków nie nagrywam, to może na tym spróbujemy profilu. Zobaczymy zresztą. Bo mam taki cel, żeby było, wiecie, wszystkie państwa odkryte, jakie są. No i 100% odkrytej mapy. Może to być trudny challenge, powiem szczerze. Może być trudny. Dejgela mijamy, zwanego DHL-em.
Morze Przednie. Okej. No, jedziemy. To się widzowie będziemy szczypać. Nie? Teraz wbijać nowe levele, rozwijać się. Niedługo ciężarówkę jakąś kupić dla pracownika. Najpierw dla pracownika. Myślę, że tak na tym 15 levelu zrobiłem w poprzednim koncie, na poprzednim profilu, także na 15 levelu pierwszą ciężarówkę dla siebie kupowałem. Tu się zastanowię. Też pamiętajcie, że na własnej ciężarówce macie droższe zlecenia, nie? To też musicie brać pod uwagę. Używanej raczej bym nie chciał kupować, bo to może być problematyczne. Ale przejrzymy, wiecie, to jak przyjdzie co do czego, przejrzymy. Bo może wyjść na spontanie tak, że kupię używaną, która na parę kursów mi posłuży. I później w rozliczeniu kupię nowszą, nie? Bo to pamiętajcie, że też tak możecie zrobić, że jak kupicie sobie używaną, zrobicie nią parę kursów, które są droższe, tam jej nie będziecie naprawiali, czyli nie ponosicie kosztów, no i później kupując nową ciężarówkę, odlicza wam cenę tej starej, tej używanej, nie? Więc też tak można. Możliwe, że tak zrobimy. Na przykład na 12 levelu bym wtedy się pokusił. No zobaczymy. Kościu! No mam nadzieję, że przyspieszysz. Ale mimo, powiem wam, że przez tego moda pewnie śnieżnego trochę gdzieniegdzie są jakieś tam jaja, no bo tak mi się wydaje, że to przez tego moda, tak jest to tak fajnie zrobione i czasem właśnie jak widzicie, tak jak tutaj są takie momenty, że jest nie do końca odśnieżone, tak różnie jest. To mi się to podoba, nie? Jest to jakiś tam klimat. Potem jest to ładnie zrobione. Winter mod. Gdyby ktoś nie wiedział, jak się nazywa, to jest prosty winter mod. Zresztą jest odcinek na kanale, jak go wgrać. Jakby komuś się jeszcze zachciało jeździć w zimę, no teoretycznie. Może za oknem już, kiedy to nagrywam, zimy nie mamy, bo u mnie jakieś ocieplenie przyszło, ale no, kalendarzowa zima jest, że jakby ktoś chciał zimy klimat poczuć. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Też wam powiem ten przykład, że nie wiem, czy tylko ja tak mam. Skręć w prawo. Pamiętacie tą serię, jak jeździłem do Świętego Mikołaja i tak dalej, to wtedy ta zima mi najlepiej wchodziła. Jakby no okolice świąt Bożego Narodzenia, przed świętami, chwilę po, to a następnie zjedź w prawo. Jakoś najbardziej te klimaty śnieżne takie, wiecie, jak tam się jeździło do Świętego Mikołaja, to najbardziej jakby wchodziło, a tak teraz ta zima już tak, no tego smaku nie ma, nie? Jakbym miał do Winterlandu jechać, znaczy można, bo tutaj też można sobie odblokować Winterland. Ale nawet bym, powiem wam szczerze, nie chciał. A następnie skręć w prawo. Nawet bym... A 2 kilometry do celu, widzowie, ja tu do was gadam, a już jestem na miejscu, słuchajcie. No to fajnie, w 30 minut się z kursem uwinęliśmy, super. I w następnym odcinku będziecie, widzowie, mieli... W następnym odcinku będziecie mieli może kurs wielkogabarytowy, zobaczymy, ile tutaj expa dostaniemy. Oczywiście zrobię parkowanie ręczne, żeby więcej expa dostać. Jak widzicie, no... To jest oczywiście levelowanie na luzie, więc ja tutaj się nie spinam, nie pocę, ale jak widzicie, na luzie sobie można trasę zrobić. No trochę przyspieszyłem, żebyście też nie oglądali nie wiadomo ile. Ale słuchajcie, w ogóle coś ciekawe. To mnie bardzo ciekawi jedna rzecz. Ale zaraz zobaczymy. Zaraz się przekonam. Ile tego expa będzie. Udało się, widzowie. Odmeldowuję się. No już, skoro tutaj już wjechałem, no to już raczej ten... co chciałem powiedzieć, widzowie, moi drodzy. Bo ja znowu tylko 40. Nie wiem, dlaczego raz daję 40, raz więcej. Nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, co mi się bardzo tutaj podoba w tym wszystkim. Nie to. Ojej. Czekajcie, bo teraz źle kliknąłem.
Gdzie jest ten rozładunek? Niech mi ktoś powie. Ręcznie chyba nie zobaczę, nie? Podjedźmy. Słuchajcie, udało się, widzowie. Nie dostałem mandatu. Nigdzie nie przydzwoniłem, więc już teraz na pewno nie dostanę. Udało się, wyzwanie zaliczone. Ani jednego mandatu, słuchajcie. Ani jednego przydzwonienia. O, tutaj jest. Dobrze. Łe, to ja mogłem od tamtej strony jechać. Dobra. A to sobie tak szybko zaparkujemy. Parkowanie wbrew pozorom na takich rzeczach nie jest jakieś super trudne, słuchajcie, to można naprawdę, na klawiaturze nie jest łatwo, ale można, jak ktoś nie ma kierownicy. Nie ma się tylko co spieszyć, słuchajcie, jak widzicie, ja tutaj na przykład bez gazu robię zazwyczaj, teraz się akurat niepotrzebnie przygazowałem, bo tak jak wam pokazywałem, zobaczcie, to auto się samo toczy, a wy możecie na bieżąco. Ja nie dodaję gazu w tym momencie, nie? I zobaczcie, i na bieżąco możecie sobie kontrować i widzicie, jak się naczepa zachowuje i macie ten czas. Jak chwilę wam ucieka za bardzo, tak jak teraz na przykład, nie jesteście pewni, czy wybronicie się z tego, no to prosta sprawa, podjeżdżacie kawałek do przodu, ja to właśnie teraz zrobię. Tylko najpierw sobie ją ustawię, no już nie ustawię, bo kawałeczek, słuchajcie, do przodu sobie podjedziecie. O, zobaczcie, cyk. I to naprawdę, tu nie ma się co pocić, spinać, na spokojnie. Bez gazu, o. Ja już teraz muszę zacząć kręcić, bo ona mi teraz mi za bardzo się zgięła znowu, no ale może mi się uda jeszcze z tego wybronić, a jak nie, no to podjadę z drugiej strony tej górki piaskowej. No teraz to już w ogóle mi się zgięła, kurde. Widzicie, trochę za późno zareagowałem. To właśnie chciałem wam pokazać, że to można się wybronić, wszystko super, tylko no bez tego gazu koniecznie, nie? Tak sobie tutaj stąd, o. I po prostu na spokojnie zobaczycie, jak się wam naczepa zachowuje. Nie dodaje gazu i wtedy macie ten czas na kontrę, nie? Ja tam akurat do was gadam, no to czasem mi się zdarzy coś tam. Wiecie, przeoczyć, ale... Już sobie na przykład teraz odbijam i ona ładnie pójdzie tam, gdzie trzeba. Nic się nie bójcie. Damy radę. Teraz cały czas odbijam. Ona zaraz zacznie odbijać nam. Zobaczcie. Już nam odbija. Żeby za mocno nie odbiła, to dlatego znowu kołami też odbiłem. I zobaczcie, jeszcze troszeczkę jej damy, żeby sobie odbiła. No i prostujemy. I odbijamy w drugą. I powinno wejść bez problemu. Nawet jak ciągnikiem nie zaparkujecie idealnie, to ważne, żeby naczepa w to weszła. O, zobaczcie. Akurat mi zaliczyło, chociaż no teoretycznie nie powinno, nie? Ale byłem przygotowany, żeby na chwilę kawałek do przodu odbić. Dobra, doskonale 600 km. Pytanie, ile expa? To mnie najbardziej, widzowie, interesuje. 1000 expa. No niestety nie wbiliśmy 6 poziomu, ale niewiele nam do 6 brakuje, także następnym razem się pewnie wyrówna. No i oczywiście długodystansowca razy 3, widzowie, bo to jak widzicie robi robotę. I teraz się to koło zaczyna zapętlać, że no ta kasa zaczyna płynąć. Zobaczmy sobie rynek pracy, gdybyśmy chcieli wziąć, oczywiście nie biorę, to będzie w następnym odcinku. Natomiast tu wam chciałem pokazać tylko, że już na przykład cenak według dystansu, zobaczcie, już mamy na przykład kursy za... prawie 60 tysięcy, nie? Gdzie mieliśmy tam 30 parę, to już są za 60. Także następny kurs, o 89, o kurde, to jest fajny kurs. Myślę, że możemy go zrobić w następnym odcinku. Znaczy wiadomo, że tak tego już nie będzie, ale coś w tym stylu, nie? Nawet za 89 tysięcy i zobaczcie, 300 koła już będzie na koncie. Także takie droższe jakieś zleconko myślę, że wezmę. Dobra, drodzy widzowie, żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz proszę, będę bardzo wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz pod filmem. A jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to też będę wdzięczny, jak to zrobisz, by nie przegapić kolejnych odcinków, bo 80% osób, które oglądają obecnie odcinki, nie subskrybują kanału. Aż tyle osób. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć.